właśnie przed chwilą wolontariusze nazbierali nasion bukowych, czyli to są takie trójgraniaste nasionka zwane bukwiami. Dla nas jest to dosyć ważne, bardzo ważne, bo te nasiona wysiewamy na wiosnę i hodujemy sadzonki właśnie buków, czyli drzew, które obok nas tutaj występują, co jest potrzebne do odnowienia lasu, do przebudowy drzewostanów, aby buczyna karpacka, taka jak tu występuje, powróciła na swoje właśnie dawne siedliska. No i te sadzonki, hodując w szkółce, pielęgnujemy, dbamy o nie, a po kilku latach wysadzamy je w miejscach, gdzie ustąpił świerk, w dolnych partiach właśnie tutaj regla dolnego. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to pan tutaj się W ramach wolontariatu Tatrzańskiego Parku Narodowego zbieramy bukiew, czyli orzechy, nasiona buka. To jest coś takiego. A do czego to służy? Dopóki nie zacząłem pracować w wolontariacie, nawet pojęcia nie miałem, że jest coś takiego, że to deptam, że po tym chodzę. Też sam jestem zaskoczony, ile można przy okazji różnych prac wykonywanych na rzecz Tatrzańskiego Parku Narodowego zdobyć nowych i ciekawych wiadomości, które są oczywiście dostępne, bo teraz w zasadzie wszelkie wiadomości są dostępne poprzez internet, ale to co innego jest jednak samemu pozbierać taką bukiew, zobaczyć jak to wygląda, spróbować zjeść to, bo to są orzeszki bardzo dobre. Buczyna wysiewa, ale wy to potem normalnie macie takie, że no, tak jak się kwiaty rozsiewa, tak, że się najpierw to takie sadzonki chyba małe, tak? Nie, nie dla mnie. Potem takie sadzonki, takie to się dowiedzieliśmy. Na wysiew buków. Bóg obradza mniej więcej co 6 do 8 lat, obradza obficie co 6 do 8 lat i wtedy właśnie jest dobry moment do zbioru tych nasion. Jednak no w Tatrach to obradzanie jest troszeczkę mniejsze niż w niższych położeniach w Polsce. Tak więc my szczególnie musimy ten okres obradzania wykorzystać do zbioru nasion w celu wyprodukowania później sadzonek. O, coś nazbierałeś, tak? Pokaż mi. No to wsypuj. Bukwie, tak? Dobrze.